Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że jesteście zdrowi. Ja zabieram się za ogarnianie Amargedonu, który powstał u mnie w pokoju, w domu ogólnie, bo miałam oczywiście jaja do poznania i wszystko było przygotowane, wydrukowane, posortowane. No i teraz muszę to wszystko rozpakować, popakować do książek, popakować na półki. Te książki miały ze mną pojechać do Poznania, one miały być właśnie na takim tak zwanym show wall, na takiej ścianie pokazowej, żeby każdy sobie mógł obejrzeć, zobaczyć, co tam ciekawego jest. Jeżeli chodzi o hand lettering albo o myślenie wizualne, no ale teraz wszystko będę rozpakowywać i chować do szafy. I tak samo tutaj wszystkie materiały do ćwiczeń, też wszystko podrukowane, egzemplarze dla osób, które zapisały się na warsztaty, no ale... Wszystko ląduje gdzieś w szafie. Pokażę tak Wam szybko, co chciałam Wam pokazać, jeżeli chodzi o sketchnotki, myślenie wizualne 2.0, skuteczna komunikacja. To jest polska pozycja, bardzo fajna. Myślenie wizualne w biznesie Karoliny Jóźwiak, bardzo fajne książki. To jest niemiecka pozycja, to jest niby to się nazywa, że to jest bujo, ale tutaj jest właśnie bardzo dużo wskazówek na temat sketchnotek i dlatego chciałam to Wam pokazać. Tutaj później mam Sketch Your Day, to też jest niemiecka książka, ale właśnie mieszająca technikę sketchnotingu trochę z akwarelą jako inspirację. No i taki kultowa książka Draw Your Day, to też jest właśnie rysunek z akwarelą połączony. To jest najnowsza pozycja, którą dopiero co kupiłam, jeszcze tak do końca jej nawet nie wypróbowałam, bo doszła do mnie w środę. Tak, w środę chyba doszła pocztą i tu też jest właśnie rysunek plus akwarela. No i oczywiście Biblia, czyli Mike Rode i sketchnotki. To jest bardzo fajna książka. I jeszcze takie dwie perełki, to też doszła nowa książka Nadine Rosa, niemiecka właśnie, pokazująca jak narysować poszczególne obrazki. I tutaj jeszcze inna książka, też tej samej autorki. Bardzo fajna książka. Natomiast na zajęciach z handletteringu chciałam Wam pokazać te książki. To jest polska pozycja, znaczy w języku polskim, bo to jest przez chyba Brytyjkę napisana książka. Czyli to miało pojechać. Tutaj jest kolej niemiecka znowu, ale też nie ma znaczenia jaki język, bo tutaj chodzi o alfabety, ozdobniki i różne inne rzeczy. Tutaj watercolor i handlettering. Bardzo, bardzo fajna książka. Byłam u tej dziewczyny na warsztatach. Cudowna książka. To jest to. Brush lettering, też przy użyciu akwareli i brush pen. Też byłam na warsztatach tych dziewczyn May and Berry. Bardzo fajna książka i miałam ją tam pokazać. Piękna. Tutaj część druga. Tam to była część pierwsza, to jest część druga. Też piękna książka. I już taka kultowa książka na rynku niemieckim, jeżeli chodzi o hand lettering, to właśnie tutaj Frau Hülle i jej Biblia. Biblia, też wspaniała książka. To jest to. I część druga, czyli projekty, też hand letteringowe projekty. Bardzo fajna książka. No, i teraz to pakuję wszystko na półki z powrotem. I zapomniałam jeszcze pokazać jedną książkę, ta miała też ze mną pojechać do Poznania, chciałam Wam ją pokazać. Ale nie myślę, że to były moje wszystkie książki. Tutaj to są inne książki, których nie miałam zamiaru zabierać, bo nie miałam zamiaru tutaj jechać z nie wiadomo jaką ilością bagażu, ale mam bardzo dużo książek na ten temat, bo interesuję się tym i cały czas próbuję nowe techniki i uczę się cały czas czegoś nowego. I teraz jeszcze kilka moich rzeczy, takie, które przygotowałam na warsztaty, nad którymi siedziałam parę dni, tygodni. To tak, na sketchnotki każda uczestniczka miała dostać taki mini guide, sketchnot guide, czyli notatki z radością. I tutaj były wszystkie podstawy sketchnotek, jak się do tego zabrać, czyli taki przewodnik, jak zrobić sketchnotki przy użyciu sketchnotek. I tutaj są przykłady, to jest ponad 30 stron. I ja już to wstawiłam do sklepu. To można kupić za 30 zł, jeżeli ktoś chce
bo to jest naprawdę bardzo fajny materiał. Ja tego nie będę jakoś wielce reklamować, bo myślę, że teraz nie ma czasu na takie rzeczy, ale jeżeli ktoś bardzo, bardzo chciał i chce tutaj zajrzeć, to można już sobie nabyć w moim sklepie. Nie ma żadnych zdjęć, bo nie mam głowy nawet, żeby coś takiego reklamować i gdzieś tam ustawiać jakieś sweet focie, więc to tylko dla takich zainteresowanych. Następnie osoby, które miały wziąć udział w warsztatach z hand letteringu, to pierwsza część, 2 godziny, były poświęcone na watercolor. Tam Magda pokazałaby Wam techniki podczas malowania akwarelami. Elementy botaniczne były przewidziane. No, Magda miała tam swoje pomysły, a ja do swojej części hand letteringowej przygotowałam oczywiście też taki mini przewodniczek, z którym miałyśmy pracować i tutaj były różne grafiki, taki trochę wstęp teoretyczny i jak zwykle, jeżeli chodzi o brush lettering, takie podstawy, później są alfabety, ale tego nie wiem, jeżeli zorganizuję jeszcze raz te warsztaty, no to po prostu to będzie jeszcze raz użyte, bo to jest gotowe, tak samo jak sketchnotki. No i ostatnie materiały, które niestety nie nadają się do niczego, to są certyfikaty, bo tutaj jeszcze z Magdą, Magda najpierw jak robiła certyfikaty, to zrobiła je bez daty. Ja mówię: Magda, napisz jeszcze datę, bo to będzie taka pamiątka z datą, żeby było rzeczywiście na pamiątkę dla osób. No i teraz nawet jeżeli gdziekolwiek indziej się odbędą te warsztaty i w innym terminie, no to te certyfikaty są do wyrzucenia, bo po prostu tu jest wszędzie data napisana. 15 marca. 14 marca, 13 marca, to był jeden pan, który mówi po angielsku, więc do niego zrobiłyśmy nawet certyfikat po angielsku. No i sketchnotki też miały być na 14. Dlatego wszystko do wyrzucenia. Może nie do wyrzucenia, bo to jest bardzo fajny papier, taki śliski, gładki, taki 160 gramów, on jest taki gruby, więc mogę pisać po drugiej stronie. Myślę, że nie przewija, to będę, no właśnie, będę tutaj robiła letteringi z drugiej strony. No ale ponad 30 kartek do śmieci. I jeszcze zeszyty. To były zeszyty na zajęcia ze sketchnotek. Po prostu każda uczestniczka dostałaby taki zeszycik, w którym by sobie robiła własne sketchnotki. Tutaj różne okładki. No ale można je wykorzystać jeszcze raz. Więc to się przyda. Czyli materiały i tutaj zeszyty. No a tutaj cały sprzęt jeszcze, pisaki, farby i tak dalej.